Jestem ziomek, ryba kromek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej tej konsekwencji prasowej przed walką na tym, na charytatywnej gali. Tutaj mam przygotowane takie oświadczenie, bo słyszałem, że się wydaje takie oświadczyny przed walkami. No to oświadczenie napisałem własnoręcznie, to napisał Szpadel, moja prawa ręka, i Buła, lewa ręka mojej prawej ręki. Także złożę to oświadczenie. Uwaga, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Oświadczenie złożone, nie? Taki żart na rozluźnienie sytuacji. Oczywiście go przeczytam. Kuźwa. Szpadel, mniejszej tej ciąki nie było? Jak ja się z tego rozczytam? Nieważne. Dobra, to może Państwo teraz zadacie pytanie, a ja się z nimi prześpię. W sensie się ustosunkuję, nie? Moje pytanie, co Pan wie o swoim przeciwniku, kim on jest? No to jest bardzo dobre pytanie, łysy. Ja się dobrze przygotowywałem do tej walki, ja zresztą się zawsze przygotowywuję dobrze do wszystkich moich walek. I dowiedziałem się sporo o moim przeciwniku, który się nazywa... Liber. Co? Liber. Liber. Liber? Śmiesznie. Liber. No to ja się sporo o nim dowiedziałem. Co to oznacza? Co to oznacza? No sporo oznacza dużo, nie? Tylko że sporo ma takie troszeczkę lepsze grzmienie niż dużo, nie? To tak na ucho lepiej grzmi. Sporo, dużo, nie? Jak się pan przygotowywał do walki? Bardzo dobre pytanie, kudłaty. Spotkałem się z takim gościem, co znał takiego gościa, co znał takiego typa, co trenował w tym słynnym chińskim klasztorze Shaosheng. Tam kung fu trenował. Poza tym też oglądnąłem wszystkie filmy z Bruce'em Lim, z tym, z Jimem Norrisonem, z Chuckiem Norrisonem oczywiście i z tym małym, śmiesznym tym Chińczykiem, tym, on się nazywał Genghis Chan, nie, to z nim. Także znam karate, kung fu, judo, fujitsu, no i Liber może mi skoczyć, bo niczym mnie nie zaskoczy, nie? Bo ja jestem naprawdę teraz mistrzem we wszystkich formułach, w formule MAMA, w formule KSU i w formule 1, nie? Bo ja jestem numer 1, nie? Taktykę jaką pan ma na walkę? Co? Taktykę na walkę jaką pan ma? No najlepsza taktyka, bardzo dobre pytanie swoją drogą, Brodacz. Najlepsza taktyka to jest praktyka, nie? Bo ja praktycznie miałem praktyki we wszystkich zakładach blacharskich we Wrocławiu i ja potrafię wyklepać każdą maskę, nie? A jakie są pana mocne strony? Bardzo dobre pytanie, chudy. No przede wszystkim mój przeciwnik powinien się obawiać moich slow kicków. Poza tym znacie mnie z imprezowego charakteru, więc na pewno moją mocną stroną będą obalenia. Świetnie sobie daję radę w bójce w stójce, nawet jak następuje to zawarcie, nie? Jak jest walka w cringe'u. No i oczywiście walka w parterze, bo u mnie na parterze jest kuchnia, tam jest lodówka. W lodówce wiadomo, znajduje wysokie oprocentowanie. Nie? A jak będzie wyglądać walka? Bardzo dobre pytanie. Na pewno pojawią się poważne obrażenia, bo ja bardzo lubię obrażać ludzi, nie? Znaczy może inaczej, nie lubię, ale chcę, nie? Także powiem w ten sposób, to będzie ostra patyczka, bo się nie będę z Liberem patyczkował i nie zastosuję tej biblijnej zasady nadstaw drugi patyczek, nie? Nie. Czego możemy się spodziewać po walce? No ja się przede wszystkim po walce spodziewam fajnej imprezy, nie? To się kulturalnie mówi blankietu, nie? Będzie wypaśny blankiet,
Tam na pewno będzie sporo picia, także nie będą to przelewki. Zabawimy się troszeczkę w instrybutory, bo będziemy tankować do pełna, nie? W ogóle mówię instrybutory, bo pamiętacie tą sytuację z policją na stacji benzynowej. Nie strzelaj w instrybutor, w ogóle kto tak gada, nie strzelaj w instrybutor. Przecież wszyscy wiedzą, że się mówi nie strzelaj w instrybutor, nie? Także tego, nie? No poza tym bracia, ty mówiłeś, Collinsowie, nie? To mi się kojarzą z taką oazą. Po twarzach widać, że tam picia nigdy nie zabrakło, nie? Po przeciwniku to czego pan się spodziewa? Czego można się spodziewać po człowieku, który tak spektakularnie nie osiągnął niczego, nie? No on się wychował na blokowisku, więc na pewno będzie dobry w blokach. Ale to, że ktoś się wychowywał na klatce, nawet numer 7, to nie znaczy, że będzie dobrze walczył w klatce. Dam przykład, na przykład przykładowo Szpadla, on na przykład pracował przy budowie Politechniki, a Politechniki nie ukończył, nie? Bo go przerzucili gdzie indziej. Albo na przykład Buła, nie? Buła z kolei pracował na kolei, a się nie wykoleił, nie? Chociaż ma pociąg do babek, nie? Także przed babkami się nie broni. Także widać, nie? Że niedaleko spada jabłoń od błoni, nie? Kiedy szefie wypłatę dostaniemy? I to było bardzo złe pytanie. Ja sądzę, tak mi się przynajmniej wydaje, że ci się zęby nie mieszczą w paszczęce. Czy dobrze mi się wydaje? Skreślam pytanie. Tak, dobrze. Skreślić pytanie, zanim samemu się jest skreślonym. Bardzo mądrze. Przede wszystkim z tego miejsca chciałbym podziękować organizatorom gali, że zaprosili mnie, co oznacza, że naprawdę wiedzą, co jest dobre. I bardzo się cieszę, że na rozgrzewkę przed moją walką będą walczyć inne walczaki, bardzo znane, na przykład Albert Sośnicki, syn Zdzisławy, będzie ten wnuk generała Świerczewskiego, Piotrek Świerczewski, będzie tam ta mistrzyni olimpijska w pływaniu JJ, Jotylia Jędrzejczyk, będzie oczywiście Przemysław Saletra, no i nie można zapominać o byłym ministrze Kazimierzu Macierewiczu, nie? Sorry, jeżeli coś przekręciłem, ale po prostu ja z przekrętów żyję, więc mi się tak przekręca na życie, nie? No i to by było na tyle, co mogę powiedzieć. Znikam.